Szanowni Państwo, chcieliśmy wrócić do sierpnia, do 18 sierpnia, kiedy Donald Tusk, wtedy kandydat opozycji na premiera, we Włocławku mówił jasno, to będą proste decyzje, które obniżą ceny i ma bardzo konkretne rozwiązania. Paliwo może kosztować 5,19. W polityce słowa znaczą tyle, ile sprawczość, która za nimi stoi. To, szanowni Państwo, zerkamy, mamy marzec 27, zerkamy na pylon, 6,80, miało być 5,19. Nawet 6,84. Myślę, że wielu Polaków przekonani i zachęceni właśnie tym zobowiązaniem, które było bardzo konkretne, które miało charakter wręcz przyrzeczenia publicznego, poszło w 15 października głosować za paliwem za 5,19. Był jasny komunikat, że to się da zrobić, że to jest proste, że ma konkretne rozwiązania i bardzo szybko jest w stanie zadziałać. Niestety to było oczywiście kłamstwo, ale szanowni Państwo, w polityce, ale również w prawie tego typu deklaracje i zobowiązania i oszustwa powinny mieć swoje konsekwencje. Dlatego my dzisiaj tutaj pokazujemy, że święta obchodzimy z rekordową ceną paliwa. A proszę pamiętać, że baryłka ropy, wtedy kiedy to zapowiadano, kosztowała $80. Dzisiaj kosztuje niewiele więcej, bo to jest 84. Więc nic z punktu widzenia kosztów surowców się nie zmieniło. Więc jeżeli miał rozwiązanie wówczas, spokojnie mógł i dzisiaj zareagować i tę cenę paliwa obniżyć. Z decyzji, które podjęto w sprawie obniżenia cen paliw, jest podwyżka opłaty paliwowej z 1 stycznia. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podwyższył opłatę paliwową, która wpłynęła na podwyżkę cen paliw. I szanowni Państwo, chciałem powiedzieć jasno, że składane deklaracje tego typu nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Dlatego myśmy na podstawie kodeksu cywilnego, artykułu 911 o przyrzeczeniu publicznym, który mówi jasno, że kto składa publicznie deklaracje złożenia nagrody czy też spełnienia jakiejś obietnicy, realizuje to zobowiązanie, ma prawo oczekiwać tej nagrody, ma prawo oczekiwać tego rozwiązania. Na tej podstawie przygotowaliśmy wniosek do Prezesa Rady Ministrów, żeby zwracał za każdym razem, jeżeli obywatel zwróci się do niego o zwrot różnicy między 5,19 a dzisiaj 6,80, przygotowaliśmy formularz wniosku. Formularz wniosku, opublikujemy go na stronach internetowych, na mediach społecznościowych. Prosta formuła do wypełnienia. KPRM tu wskazuje różnicę, wskazujemy rachunek bankowy. Średnio, szanowni Państwo, to jest 51 zł różnicy między ceną obiecaną, a ceną dzisiaj rzeczywistą. To jest 75 zł przy 50 litrów paliwa, więc możemy zaoszczędzić na każdym tankowaniu 75 zł. Ten wniosek proszę wypełnić, złożyć do KPRM-u. Donald Tusk powinien zwracać tę różnicę. Do tego się zobowiązał, jeżeli nie znalazł mechanizmu, który obiecał i który znał, który wskazywał, że jest prosty, to my mu pomagamy, będzie zwracał różnicę w tej sytuacji. Proszę Państwa, ta cena podawana parokrotnie przez pana wtedy jeszcze przewodniczącego Platformy na różnego rodzaju wydarzeniach wyborczych, 5,19 była na tyle precyzyjna, że rzeczywiście sporo wyborców uwierzyło, że to jest precyzyjnie policzone, bo skoro kandydat na przyszłego premiera tak precyzyjnie informuje, jaka cena paliwa będzie wtedy, kiedy on będzie premierem, to znaczy, że ma to policzone i z tego zobowiązania się wywiąże. To, że ludzie w to uwierzyli, świadczą również na przykład negocjacje prowadzone przez rolników z ministrem Siekierskim. Otóż no właśnie rolnicy zwrócili się do ministra, kiedy będzie to paliwo po 5,19. Jak minister Siekierski zrobił dziwną minę i powiedział, że on nie ma pojęcia, w jaki sposób miałby to zrobić i kto miałby tę różnicę pomiędzy ceną rynkową a tą ceną 5,19 wyrównać, no to właśnie użyli tego argumentu, ale przecież pan premier Tusk powielokroć zapewniał nas, że wtedy, kiedy zostanie premierem, taka cena na stacjach paliwowych będzie, więc wszystko wskazuje na to, że dużo wyborców uwierzyło w tę deklarację, w tę obietnicę wyborczą i dlatego
o realizację tej obietnicy się upominamy. Tutaj rzeczywiście pan poseł Buda przygotował odpowiedni formularz. Załącznikiem do tego formularza będzie oczywiście albo faktura ze stacji benzynowej, albo też rachunek, więc KPRM będzie mógł sprawdzić, ile każdy z obywateli, którzy zatankują paliwo po tych cenach widocznych na stacji benzynowej, ile będą musieli ludziom zwracać. Uważamy, że to publiczne, ta publiczna deklaracja jest rzeczywiście publicznym zobowiązanym znaniem w prawie i w związku z tym jak najbardziej ci, którzy zwrócą się do KPRM-u o zwrot tej różnicy w cenie, będą w prawie. Mam nadzieję, że kancelaria te sumy będzie jednak zwracać na rachunki bankowe posiadaczy pojazdów. Tak, różnica 5,19 w zależności od tego, za ile paliwo na której stacji kupimy, w której części kraju to się różni, to ta różnica powinna być zwrócona zgodnie z artykułem 911 kodeksu cywilnego. Mamy do tego podstawy prawnej i Polacy mają takie moralne uprawnienie do tego, żeby się zwrócić, a Donald Tusk moralny obowiązek, żeby tę różnicę wypłacać. Dokąd nie pokaże mechanizmu obniżki cen, o których mówił, że to są bardzo proste rozwiązania, które on zna. W związku z tym, dokąd te mechanizmy nie będą miały odzwierciedlenia na stacjach, ta różnica powinna być zwracana. Proszę Państwa, my tę konferencję robimy tuż po zakończeniu tych 100 dni, w których realizowane miały być obietnice Donalda Tuska. Wprawdzie akurat ta obietnica miała być realizowana już na drugi dzień, kiedy Donald Tusk został premierem. No ale uznaliśmy, że przypomnimy ją wtedy, kiedy minie to osławione 100 dni konkretów i ich realizacja, więc tuż po zakończeniu tego okresu najwyższy czas, żeby z tego twardego zobowiązania Donald Tusk zaczął się wywiązywać. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? Jeżeli nie macie Państwo pytań, to za chwilę ten dokument znajdzie się na naszej stronie internetowej. Będzie można go pobrać. Każdy będzie mógł z niego skorzystać i wysłać stosowny rachunek do kancelarii premiera. Dziękujemy bardzo. Mogę Państwa też ten formularz udostępnić, jeżeli Państwo by chcieli wykorzystać w swoich materiałach, to jak najbardziej. Bardzo dziękujemy.